Nieco ponad rok temu prezentowałem dla Was na tym kanale nowego Forda Rangera, jednak była to topowa odmiana Raptor. Dziś mam dla Was coś bardziej przyziemnego, choć ciężko powiedzieć o tym samochodzie, że jest to auto w takiej podstawowej wersji wyposażenia. Oto nowy Ford Ranger Wildtrak, a więc odmiana mająca nieco więcej charakteru, bardziej sportowy wygląd, a pod maską znajdziemy skromny dwulitrowy diesel o mocy 205 koni mechanicznych, zespolony z automatyczną 10-stopniową skrzynią biegów. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał CarTest, a zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki! Prezentowany dla Was ostatnio Ford Ranger Raptor to samochód, który swoją stylistyką wyróżnia się gdziekolwiek się pojawi. Choć muszę przyznać, że odmiana Wildtrak, szczególnie w tym pomarańczowym kolorze Cyber Orange, prezentuje się fantastycznie, a odmiana Wildtrak podkreślona jest również innymi elementami wykończenia, by prezentować się jeszcze lepiej, jeszcze bardziej sportowo. Po pierwsze, mamy odmienioną atrapę chłodnicy z takim ciemnym, szarym wykończeniem. Mamy również standardowy znaczek Forda, a nie przeliterowany napis jak w odmianie Raptor. A światła są w technologii LED-owe, jednak te bardziej podstawowe. Nie mamy w tej wersji wyposażenia reflektorów matrycowych, jak w ostatnio prezentowanym dla Was egzemplarzu. Stylistyka tego samochodu jest po prostu genialna, prezentuje się bardzo masywnie, wiele wyraźnych przetłoczeń, masywny przód ze srebrnym wykończeniem na dole, choć brakuje tych poszerzeń znanych z odmiany Raptor. Niezależnie od tego, jaką kabinę wybierzemy, a mamy do wyboru podstawową, pojedynczą kabinę, przedłużoną kabinę i podwójną kabinę, jak w naszym dzisiejszym egzemplarzu, wymiary tego samochodu się nie zmieniają. Długość całkowita Forda Rangera to zawsze ponad 5,3 metra, więc nie jest to mały samochód, a jedyną różnicą jest zmiana rozmiaru przestrzeni bagażowej. Odmiana Wildtrak wyróżnia się stylistycznie poprzez po pierwsze oznaczenie Wildtrak na dole, szare wykończenia lustrej, które standardowo są w kolorze nadwozia. Mamy również większe aluminiowe 18-calowe felgi, które prezentują się bardzo pozytywnie. Nie jest to samochód jakkolwiek terenowy, znaczy jakkolwiek terenowy jest, jednak nie jest to samochód stworzony do jazdy terenowej, a więc w standardzie utrzymujemy zwykłe drogowe opony. Gdy chcemy zaszaleć w terenie, są od tego specjalne wersje wyposażenia jak Wildtrak X, Tremor czy oczywiście Raptor. Wracając do stylistyki, wersja Wildtrak wyróżnia się przyciemnionymi tylnymi szybami. Mamy relingi dachowe, które nie występują w podstawowych odmianach tego samochodu oraz specjalne nakładki na progi, aby ułatwić wsiadanie. Wymienione elementy wyposażenia nie występują w bardziej podstawowych odmianach. A przechodząc na tył, tutaj zmiany są, powiedziałbym, dość niewielkie względem Raptora, którego prezentowałem Wam ostatnio na tym kanale. Tylne światła są częściowo w technologii LED-owej. W tym miejscu znajdziemy czujnik martwego pola, który nie tylko sprawdza, czy my możemy zmienić pas jadąc ogromnym pick-upem, jednak jeśli podepniemy przyczepę, możemy skonfigurować długość przyczepy i te czujniki martwego pola będą uwzględniać naszą przyczepę, czy możemy bezpiecznie zmienić pas ruchu, co jest naprawdę genialnym rozwiązaniem. Odmiana Wildtrak wyróżnia się czarnym wykończeniem i czarnym napisem Wildtrak po prawej stronie oraz 4WD po lewej stronie. Mamy standardowy znaczek Forda w kolorze niebieskim, nie tak jak w Raptorze, gdy mamy to w kolorze czarnym, a napis Ranger jest wytłoczony na klapie bagażnika. Nie mamy niestety widocznych końcówek układu wydechowego, jak w odmianie Raptor, tam po prostu robi to robotę, takie odstające ogromne rury wydechowe. Przechodząc do bagażnika, raczej do paki naszego pick-upa, oczywiście klapa opada do dołu. Długość tej przestrzeni bagażowej to ponad 1,5 metra długości, a odstęp między nadkolami to dokładnie 1,2 metra, więc możemy przewozić tutaj naprawdę bardzo duże przedmioty. Opcjonalnie za nieco ponad 8600 zł możemy mieć elektrycznie sterowaną roletę bagażnika, więc możemy zabezpieczyć przewożone przez nas
nas rzeczy. Oczywiście mamy dodatkowe relingi, aby zainstalować jeszcze dodatkowe akcesoria. Opcjonalnie możemy mieć z tyłu przetwornicę 230 V, mamy również gniazdko 12 V, a w tym miejscu jest przycisk do zamykania elektrycznej rolety. I witam Was we wnętrzu Forda Rangera w wersji Wildtrak. Wnętrzu, które już Wam bardzo szczegółowo omawiałem podczas testów Forda Rangera w wersji Raptor. A więc jeśli interesuje Cię bardzo szczegółowe omówienie, odsyłam do tamtego materiału. A teraz skupimy się, czym ten samochód się wyróżnia. Ponieważ wygląda on troszeczkę inaczej. Mamy nowe fotele z oznaczeniem Wildtrak. Są one skórzane z takim pomarańczowym przeszyciem. Prezentują się naprawdę bardzo dobrze i są również bardzo wygodne. Podłokietnik również ma te same przeszycie, podobnie jak drzwi, a także wykończenie deski rozdzielczej, gdzie dodatkowo znajdziemy oznaczenie Wildtrak i ładne przeszycie górnego schowka. Za kierownicą mamy 8-calowy wyświetlacz zamiast tradycyjnych zegarów. Jest to wyświetlacz standardowy. W poprzednio prezentowanym Wam egzemplarzu mieliśmy topowy, ponad 12-calowy wyświetlacz za kierownicą. Tutaj mamy ten mniejszy, bardziej podstawowy, jednak wciąż jest bardzo czytelny i wszystkie informacje znajdziemy tutaj bez najmniejszego problemu. Kierownica też jest troszeczkę inna. Mamy oznaczenie Ford centralnie, również to pomarańczowe przeszycie, piano black na dole, a w desce rozdzielczej znajdziemy ogromny pionowy 12-calowy tablet od systemu inforozrywki z Android Auto i Apple CarPlay bezprzewodowym. Jest to topowy wyświetlacz dostępny w tym samochodzie i ponownie nie rozumiem, dlaczego na dole tego wyświetlacza mamy panel od klimatyzacji, również mamy panel klimatyzacji na dole fizyczny. Nie do końca jest to dla mnie zrozumiałe. Wolałbym, aby na wyświetlaczu mógł wyświetlić większy obraz Android Auto czy Apple CarPlay i nie mieć tego panelu od klimatyzacji, wywoływać go na przykład specjalnym przyciskiem nawet na wyświetlaczu. Według mnie podwójne wyświetlanie klimatyzacji jest po prostu bezcelowe. Kolejnym wyróżnikiem wersji Wildtrak jest troszeczkę inny wybierak kierunku jazdy, również obszyty tym pomarańczowym wykończeniem, a wybierak od trybów jazdy również ma wykończenie piano black. Oczywiście, jeśli chodzi o ilość miejsca na nogi, mamy bardzo dużo miejsca. Na wysokość mieszczę się bez najmniejszego problemu. Jeszcze sporo miejsca jest, a więc myślę, że osoba nawet dwumetrowa zmieści się w tym samochodzie bez najmniejszego problemu. A kolejną różnicą względem prezentowanej dla Was wersji Raptor jest brak przycisków funkcyjnych pod sufitce. To występuje w Wildtraku jako element pakietu technologicznego. W naszym egzemplarzu tego nie ma, jednak wciąż możemy coś takiego dokupić i podpiąć pod to inne akcesoria, jak oświetlenie dachowe, specjalne pomarańczowe światła ostrzegawcze i inne elementy. Nie musimy już montować jakichś specjalnych dodatkowych przełączników, tylko wszystko podpiąć do instalacji, bezpośrednio do instalacji samochodu. A teraz nie będę już przedłużał. Jeśli interesujecie więcej na temat wnętrza, interesujecie drugi rząd siedzeń, odsyłam do mojego poprzedniego materiału. A teraz, jeśli chodzi o dane techniczne i napęd, to Wildtrak występuje z dwoma silnikami. Po pierwsze, mamy dwulitrowego diesla, podwójnie turbodoładowanego o mocy 205 koni mechanicznych i zespolonego z automatyczną 10-stopniową skrzynią biegów, a drugą jednostką jest 3-litrowy diesel turbodoładowany o mocy 240 koni mechanicznych i 600 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Tutaj mamy Nm 500, maksymalną prędkość 180, a czas do setki nie jest podawany przez producenta i za chwilę to sprawdzimy. Jednak warto jeszcze zaznaczyć, że Ranger występuje w podstawowej wersji z silnikiem 170-konnym, dwulitrowym turbodoładowanym. Jednak ten silnik jest dostępny tylko w tych najbardziej podstawowych wersjach wyposażenia, czyli takich bardziej wołów roboczych niż samochodów bardziej osobowych i komfortowych do przemieszczania się na co dzień. A więc teraz przejdźmy do testu przyspieszenia. Zapnijmy pasy. Jeśli chodzi o tryby jazdy, to niestety nie mamy żadnego specjalnego trybu jazdy sportowego. Mamy tryb normalny, tryb eko, tryb przyczepa, ładunek, śliska nawierzchnia, muł kolejny, a także piasek. A więc teraz przejdziemy po prostu w tryb normalny. Wyłączymy kontrolę trakcji, ponieważ to akurat możemy zrobić. Przytrzymać, aby całkowicie wyłączyć. I sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Spokojnie, to jest najlepsze określenie, jednak sprawnie. Czas nie jest rewelacyjny, jednak biorąc pod uwagę wymiary tego samochodu i jego masę, to źle może nie jest, jednak również mogło być spokojnie
nieco lepiej. Jeśli chodzi o Forda Rangera w wersji White Track, to jest samochód, który z jednej strony wygląda, jakby potrafił naprawdę bardzo dużo w terenie, z drugiej strony jest to po prostu zwykły samochód osobowy, który nieco lepiej się prezentuje, ma po prostu pakiet stylistyczny, który powoduje, że auto wygląda nieco lepiej, bardziej agresywnie, bardziej sportowo. Jednak ani ze sportem, ani z terenem ten samochód nie ma żadnego po prostu związku. Jest to samochód użytkowy, który również jest bardzo komfortowy do codziennego przemieszczania się. Jednak jeśli byśmy potrzebowali dojechać na terenie nieutwardzonym, dowieźć jakieś rzeczy, czy po prostu mieszkać gdzieś dalej poza miastem i nie mieć utwardzonej drogi, to to jest samochód wielozadaniowy, który będzie sprawdzał się zarówno jeśli chodzi o właśnie takie dojazdy na nierównej, nieutwardzonej drodze, lecz również wyjeżdżając na asfalt sprawdzać się będzie bez najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o jazdę bardziej dynamiczną, na łukach, jadąc około 70 km na godzinę, cały czas stabilnie, bez najmniejszego problemu. Troszeczkę wyrzuca mnie wręcz z fotela. Zawieszenie oczywiście pracuje, auto się troszeczkę wychyla, jednak nie jest źle. W konkurencyjnych pick-upach jest zdecydowanie gorzej. Tutaj jest bardzo komfortowo, wjeżdżając na nierówności. Dochodzą do nas lekkie dźwięki, jednak zawieszenie bardzo dobrze pracuje, sprawdza się bez najmniejszego problemu. Dohamowanie, jazda sprawniejsza na ostrzejszym łuku. Również jest naprawdę bardzo przyjemnie. Ford Ranger jest niesamowitym samochodem i tak jak mówiłem Wam poprzednim razem, uważam, że jest to po prostu najlepszy pick-up aktualnie dostępny w ofercie. Auto jest bardzo uniwersalne i niesamowicie komfortowe. To jest auto, które spokojnie może robić za samochód osobowy na co dzień oraz samochód użytkowy, gdy będzie taka potrzeba. To jest auto niesamowicie wielozadaniowe i podkreślałem, że jestem ogromnym fanem tego samochodu. Miałem Rangera przez 4 miesiące poprzedniej generacji i był to samochód, z którym bardzo nie chciałem się rozstać. Zakochałem się w tym aucie i od tamtego czasu po prostu uwielbiam pick-upy, doceniam ich możliwości. A Ford Ranger jest po prostu najlepszym pick-upem aktualnie dostępnym w ofercie. Jeśli chodzi o jego ceny, to podstawowa wersja kosztuje około 146 tysięcy złotych. Jest to taka bardziej robocza wersja. Odmiany uniwersalne do użytku na co dzień to oczywiście bezzmiennie Limited, White Track i Platinum. White Track jest samochodem, który wygląda najbardziej interesująco z tych wszystkich odmian, najbardziej faktycznie sportowo. Troszeczkę wygląda, jak byłby samochodem terenowym, jednak nie. Aby był to samochód terenowy, musimy zakupić wersję White Track X, która wyróżnia się kilkoma elementami, specjalnym zawieszeniem, terenowymi oponami i wieloma innymi zmianami, które powodują, że ten samochód faktycznie sprawdza się w terenie. Jednak White Track X dostępny jest tylko z odmianą taką jak nasza, jeśli chodzi o napęd. Nie jest dostępna wersja 3-litrowa V6. A taka wersja jak nasza, a więc na zwykłych szosowych oponach, z dwulitrowym podwójnie turbodoładowanym dieslem, sprawdza się po prostu genialnie. Moje średnie zużycie paliwa to 9,8 litra na każde 100 km, co uznaję za wynik naprawdę bardzo dobry. Według producenta ten samochód powinien zużywać około 8,5-8,6 litra na każde 100 km, a więc 1,5 litra więcej to jest wciąż naprawdę bardzo dobry wynik. I muszę zaznaczyć, że to jest cykl mocno mieszany, jednak z bardzo długą trasą, około 150 km, pokonają tym samochodem cały czas nieustannie, jadąc około 110-120 km na godzinę, a więc zużycie jest naturalnie nieco wyższe. Jeśli się postaramy, to w trasie spokojnie możemy zejść do poziomu 7 litrów, 7,5 litra na każde 100 km, a jazda 140 km na godzinę na autostradzie to są wyniki już na poziomie 10-10,5 litra na każde 100 km, więc również wynik nie jest zły. Jak na ogromny samochód z ogromnymi możliwościami, i nie ukrywajmy, nie jest to samochód najbardziej aerodynamiczny, jest to wielki pick-up, więc to nie jest samochód, który będzie zużywał bardzo mało, jednak w takiej wersji jak najbardziej jestem pozytywnie zaskoczony. Jednak wracając do cen, White Track to wydatek 209 tysięcy 600 zł, a więc naprawdę bardzo mało za to, co ten samochód oferuje. W naszym egzemplarzu mamy specjalny lakier Cyber Orange, który dostępny jest tylko i wyłącznie w wersji White Track. Prezentuje się po prostu to fantastycznie. Mamy również pakiet technologiczny i kilka innych dodatków, przez co łączna cena tego samochodu to około 230 tysięcy złotych. Jednak 230 tysięcy złotych za tak użytecznego pick-upa, tak komfortowego i tak uniwersalnego,
To jest cena po prostu fantastyczna. Nie dość, że jest to najlepszy pick-up dostępny na rynku, to również jego cena nie jest aż tak odstraszająca. I z czystym sumieniem jestem Wam w stanie ten samochód polecić, jeśli poszukujecie uniwersalnego samochodu na co dzień, który jest połączeniem samochodu praktycznego z samochodem codziennym, osobowym. Ponieważ właśnie taki jest Ranger. Dla mnie to jest po prostu ogromny samochód osobowy, który przy okazji ma pakę z tyłu. Całościowo jest to samochód po prostu fantastyczny. Jeśli poszukujecie uniwersalnego pick-upa, to Ford Ranger będzie po prostu najlepszym możliwym wyborem. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego już robisz, polubienia tego filmu i czekam na Twoją opinię na temat Forda Rangera White Track w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki, cześć!